16 listopada w Akcencie odbył się koncert muzyki greckiej. Zagrał Dimitri Zorbas, jedyny zespół w Polsce, którego członkowie są rodowitymi Grekami. Lider zespołu Dimitris Devetsis stawiał swoje pierwsze kroki muzyczne na estradach w latach 80., będąc członkiem najpopularniejszego w Polsce zespołu wykonującego muzykę grecką, zespołu Prometeusz. Zespół jako jedyny w Polsce uczy publiczność greckich tańców, zorby i sirtaki, wciągając ją w wir prawdziwej greckiej zabawy. W repertuarze zespołu znajdują się piosenki dobrze znane w Polsce.
Ja oczywiście za chwileczkę wyjdę z mikrofonem tutaj. Bezprzewodowy. Zapewne wiecie Państwo te słowa. Czyli Państwo powtarzacie w refrenie. Namawiam i na dobrą zabawę i od razu łapiecie wszystko. Ale jeszcze raz poczynacie krzemię. Da, da. Coś w lewą stronę słabo słyszę. Ale no dobra. Ja to wszystko widzę z góry. Czyli śpiewamy jeszcze raz. Pytał, co to znaczy da. Znaczy... Zastanawiam się, czasami mówię, że zawsze była, bo my będąc tutaj w Polsce nigdy nie odczuliśmy jakichś tam nieprzyjemnych tam, żeby ktoś nam cokolwiek powiedział. Zawsze Polacy z dużą sympatią, no i wydaje mi się, że to jest wzajemne. I tak się zastanawiam, może dlatego, że nasze kraje były bardzo daleko, dlatego nie było między Polską a Grecją nic. No, granice mieliśmy daleko. Ale z drugiej strony powiedzieć, no Turcja też mieszka koło Grecji, ale jednak na jest turecki był na Polskę. Proszę Państwa, za chwileczkę oczywiście zatańczę zorbę tutaj. Ja Państwu pokażę może te trudne kroki. Znaczy zorbę, taką wiązankę tutaj. Pani pamięta, pani mi da później ten mikrofon, tak? To nie mój, to i tak nie mój. Gdyby był,